Hej wszystkim, witam was serdecznie w kolejnym odcinku z Minecrafta, z mojego prywatnego save'a. My znajdujemy się w moim magazynie, który doczekał się sufitu. Jej! Mamy w końcu sufit. Też się cieszycie, na pewno. Tak jak ja. Trochę się tu pozmieniało, bo w końcu posprzątałam sobie w skrzynkach. Mam wszystko posegregowane, ale skrzynek mam jeszcze za mało. Muszę sobie tutaj chyba tą ścianę jeszcze zrobić. I troszkę tutaj... Zrobiło się niesymetrycznie, że tak powiem, co mnie bardzo mocno irytuje, ale mam już tutaj to zejście do tej kopalni i no już nie chcę tego przebudowywać, bo mi się nie chce tego od nowa robić. Jak możecie zobaczyć, sobie zrobiłam tutaj taki korytarz, proszę bardzo, pokażę wam, bo ostatnio kopałam diamenty. Boże, ile ja się nachodziłam, przeszłam cały... jak to się nazywa? Cały kanion, tak, cały kanion chyba przeszłam i tak się nakopałam, zobaczcie zresztą ile tam jest odkryte. O, tutaj mamy zejście, troszkę się zmieniło. Jak widzicie, nie ma już ich tuneli, bo jest troszkę inaczej niż było przedtem. Ponieważ te schody mi wyszły nieco wyżej. Nie będziemy dalej szli. Chciałam tylko pokazać. No i muszę te ściany jeszcze tutaj poprawić dookoła. No, ale dzisiaj się będziemy zajmować czymś innym. Nie wiem, czy umieściłam to w tytule. Ale planuję robić oborę w końcu dla moich zwierząt. Więc dzisiaj będzie odcinek zbudowania. Głównie zbudowania, tak sądzę. Tym się właśnie zajmiemy. I jeszcze chciałam coś sprawdzić. Tak, o to mi chodziło. Bo Karla mi powiedziała, jak zrobić, żeby było widać ikonki ikonki potworów zamiast tych kropek czerwonych samych. Także dziękuję bardzo za radę. No i tak, tutaj mamy wszystko zagrawane. Jeszcze nie mamy wszystkich tabliczek. Ale jak widzicie, mam tutaj skóry. Sorki za ten kaszel, ale jeszcze mnie trzyma po chorobie. Właśnie, weźmy sobie kamień, bo zrobimy z niego cegły, a z cegieł zrobimy oborę. Taką standardowo cegła, drewno. Taki mam plan na oborę. Nauczyłam się z jednego projektu taki styl budowania tych obór i tak robię wszędzie takie same. Albo mi się podobają, ale dzisiaj zrobię większą. Chciałabym, żeby była taka większa, bardziej przestronna dla tych zwierząt. Tu nic nie ma. Tak, widzicie, tutaj mamy skrzyneczki, wszystko jest ładnie posegregowane osobno i mamy 5 diamentów, tylko ponieważ ostatnio się męczyłam z tym enchantingiem. Tak. Tu mam już gotową całą zbroję diamentową. Nie jest za dobra. Nie jest taka, jaka bym chciała, by była. Ale okej, okay, no jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma. Tak, tutaj mamy diamentowy mieczyk z odrzutem. I tutaj mamy z ostrością. No słabe są te miecze. Tutaj mam jeszcze miecz z odrzutem i grabieżą, bo krowę zabijałam, ale to nie wiem, czym to dało. Odłożę go, bo jeszcze mam ten żelazny. Diamentowa siekierka ze szczęściem i tutaj diamentowa siekierka z wydajnością. Możecie mi napisać w ogóle, co jest lepsze, wydajność, niezniszczalność, bo ja nigdy tego nie rozróżniam i nie wiem. Mam wrażenie, że mi się wszystko szybko kończy. I tak mamy kill off ze szczęściem jeden, kill off ze szczęściem drugi. Ten jest z jedwabnym dotykiem. I tu jest kill off ze szczęściem trzeci. Jej, po prostu tyle szczęścia. Ja chciałam jeden normalny, porządny kill off. Oczywiście nie ma opcji, ale mam trochę levela, więc wezmę go i zobaczę, czy teraz się pojawiła jakaś nowa opcja. Nie, bo wiecie, to jest jakaś masakra. Tak, bo tutaj też się zmieniło, możecie zobaczyć. Postawiłam na ten biały sufit. Zrobiłam takie schodki z kwarcu. Dzień dobry, tu jest portal. Do widzenia. Czy mi się czymś nie zalęga? Na wszystkich wpadek. A tu mamy enchanting, dalej nieskończony. O, tutaj trzeba poprawić. Ale działa i to jest najważniejsze. Wydajność 2. No właśnie, powiedzcie mi, czy wydajność jest lepsza od niezniszczalności? W ogóle możecie mi napisać, jakie enchanty są najbardziej korzystne, o. W ogóle tutaj widzę, że źle te schody zrobiłam. Ale da się chodzić. Będę musiała je poprawić. Dobra, przejdźmy teraz do konkretów. Co ja potrzebuję? W ogóle mamy noc, trzeba iść spać. Co ja potrzebuję? Zajrzyjmy tutaj. Aha, miałam zrobić te tabliczki. A mam drewno w tym. Ale to było drewno przeznaczone na moją oborę, więc będzie trzeba... Boże, co ja robię? Więc będzie trzeba... Ja po prostu mam takie zamiki pamięci, jak nagrywałam, że to jest jakaś masakra. Będzie trzeba, co będzie trzeba zrobić? Nazbierać drewna. Tak jest. No i na razie robię tabliczki, a nie książki.
No bo mi są potrzebne do magazynu. Tu mi się nie podoba, bardzo mi się tutaj nie podoba, ale no nie mam wyboru. Musi tak być. Tu na razie mam takie rupiecie po piecach, bo tutaj były skrzynki, było posegregowane, ale musiałam na rzecz tych piecy. No bo miałam tutaj taką dziurę, wiecie, brzydką. Nie chciałam to tak jakoś zrobić i tak to teraz wygląda, no... Mech, mech, mech. Nie jestem zadowolona, ale mam nic nie poradzę. Na razie to zostawię wszystko, co mam w wyposażeniu. W ogóle żarcie muszę wziąć. Żarło, żarło. To tutaj, to tutaj. Chociaż bym to wzięła, bo może po drodze krowy rozmnożę. O, jest moje jedzenie. To sobie wezmę. Jedzenie mam ogólnie w domu. I te skóry, gdzie ja tutaj jestem? Chyba tutaj, chociaż nie jestem pewna. Dobra, na razie to zostawimy. I co miałam teraz zrobić? Już nie pamiętam. Czy czeka na mnie jakieś zło? Idziemy spać. Będziemy pracować w dzień. Dobranoc. No, nastał dzień. I możemy działać. Tutaj było jedzonko. Tak, wrzucimy sobie jabłuszka. No i dobra, łopatę mogłam zrobić, bo widzę, że mi się kończy. Czekajcie, czy ja... Nie wiem, się coś przewidziało, że miałam mięso do przeparzenia. To jest upieczone, tak. Dobra. Dajcie siekierkę. Myślę, że na początek zetniemy sobie drzewko, żeby potem nie latać. Ciemny dąb, mój ulubiony. Jak widzicie, tam już powstał zarys naszej obory, którą się zajmiemy. Jedno takie sobie zetniemy. Na razie nam styknie, bo głównie będziemy budować z kamienia niż z tego drewna. Drewno jest takim elementem dekoracyjnym bardziej. Dobra. Zwykle mi tu wpada, muszę to pole w końcu zrobić też porządne. Marchewki rosną, ziemniaczki, nawet chyba jakieś buraczki posiałam. Też nie jestem pewna. Potem sobie to wszystko zbierzemy i sprowadzimy świnki, ale to jak skończę obory, nie wiem czym. No, chyba dzisiaj jej na odcinku nie skończę, bo ja długo buduję. O, tam w ogóle mi... Przepraszam bardzo. A jak wiesz, żeście się stąd wydostały? Zapraszam. Co za cwaniary? Jedna to wiem, że mi uciekła ostatnio, ale tamte... Żerujcie i rozmnażajcie się. Weszło. Proszę, proszę. Dużo skóry, bo potrzebujemy dużo skóry. Dobra, wszystko zamykamy, nie będę na nic zjadł. Właśnie tutaj zamkniemy i sobie tutaj poświetlamy troszkę. Się nigdy nie spełniło, jak zastanie nas noc niespodziewanie. Chyba styknie na razie tych pochodni. Tutaj też można sobie śmiało się oświetlić. Mogłam wziąć więcej pochodni, ale już trudno. Jakoś damy radę. Tam świnki już czekają na swój domek. Ja wiem, że one czekają. Nie mogą się już po prostu doczekać. Mogłam wziąć też crafting, ale oczywiście ja jestem tak zorganizowana, wspaniale, że być. No i sobie tutaj postawimy taką oborę. Mam nadzieję, że wyjdzie mi równo, bo też tak, no, niby liczyłam i tak dalej, ale ja zawsze się mylę i tak. Jakoś nie mam tego wyczucia. W ogóle już mi się wydaje, czy to jest... Nie, no jest równo. Tak, i w ogóle chciałam, żeby tutaj z tyłu, albo nawet z boku, miały takie jeszcze wyjście, na taki wybieg, na łąkę, żeby sobie mogły wychodzić ze swoich zagród. Myślałam, że to będzie taka fajna odmiana, bo zawsze wszystkie obory mam pozamykane. A teraz mogłyby być właśnie fajne, jakby mogły wychodzić sobie. Co prawda to będzie dla mnie trochę utrudnienie, bo będę musiała za nimi latać pewnie. No ale cóż.
Nie wiem, czy jest równo. Tego nam zabraknie, bo... Niestety nie to jest równo. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć i sześć. Dobra. Przydałoby się latać. Przydałoby się, przydało. No dobra. Ja widzę, że jest nierówno. Tutaj. Tu jest na raz, dwa, trzy, cztery. Jak ja to liczyłam? Ktoś mi wyjaśni. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. W sumie nie wierzę w siebie. Ja i moja matematyka. Matematyka to wystarczy. Trzy, cztery, pięć, sześć. Dobrze jest. Miejmy sobie. I... O, mam jeszcze takie pochodniki jakby co? Tak, bo chyba je zbiłam. Dobra. Co by tu dalej w ogóle? Wiecie, co mi się nie podoba, że tutaj tak to wygląda. Czy tak? Tak sobie zrobimy. W tych rogach. Żeby to wyglądało lepiej. Znowu budowanko, dekorowanko z kami. Był odcinek z kopania, to musi być też odcinek z budowania. Wszystko być musi. Nie ma tamtu. No i w sumie to już pojedzie raz. No. Hoppa. Dobra. Tak właśnie się rozwala zbroję. Tutaj nie starczy tego drewna na te same kolumny. Chociaż, no, powinno starczyć. W końcu się stąd zabiję. Tutaj już jest bardzo wysoko. I chyba miałam to właśnie o jedno skrócić. Jak dobrze pamiętam. Żyje? Żyje. Nie ma to tamto. Nie tak łatwo mnie tutaj zabić. W sumie zginęłam tylko w piekle kilka razy. Zginęłam w pytle kilka razy, jak wpadałam do lawy. Tak w sumie jeszcze na odcinku nie doświadczyliśmy mojej śmierci, nie? Ani razu od początku tej serii. Dopiero w sumie odcinek piąty. Ale... Dobra, to mi już nie starczy, to nawet nie zaczynam. Siedem. A to jest chyba na... Dziewięć? Osiem? Coś takiego? Dobra. Czyli mamy taki zarys. Stodoły. Będziemy potrzebować jeszcze płotków, czyli no nie ma bata, idziemy się trzeba, bo przecież poza tym muszę... O Jezus, mam nadzieję, że mi sadzonki nie zniknęły. Z drogi, krowy! No zapomniałam o sadzonkach, nie! I przepadło. Ale zlamiłam! Już tak nie muszę brać za bardzo do siebie. Tej nazwy kanału Kamilami. Kurczę, z jednej mi nie wyrośnie, nie? Idę zobaczyć, czy mam w tym magazynie coś. To trzeba iść spać w ogóle. Trzy. No to lipa. Raz drugi. No i chyba i tak efekt końcowy moich poczynań budowlanych zobaczymy dopiero w kolejnym odcinku, bo już widzę, że nie wiem, czy mi strzech wyrośnie. Ale to tak. Najwyżej potem dołożę.
sierota ze mnie, że zapomniałam w ogóle o tych setach. Jestem rozczarowana swoim zachowaniem. Poszłam sobie dodać tą oborę i... No niestety. Nie wszystko musi iść idealnie. Jakby się chciało. Tutaj już poczekam na te sezonki. Nie ma bata. Trzeba poczekać. Dobra, z tego ile mi wyjdzie? 64 i trzeba też zrobić patyki. O, już spadają ładnie. Dawaj, jeszcze, jeszcze. Halo. Dobra, nie będę tak stała pod tym drzewem. W ogóle ta moja obora tak mi średnio będzie pasowała do domu, nie? Dom taki tutaj w ogóle wypasiony. A tutaj... O, czekajcie, tu mam trafik. A obora taka sobie... Niezbyt, niezbyt. Zrobimy tak i tak, ale założę się, że mam przecież płotki w magazynie. Chociaż, no wiadomo, bo chyba nie skończyłam ogradać, więc mogą mi zabraknąć. Są, ale świerkowe, a my chcemy tylko ciemne. No to dobrze. Bardzo dobrze. Idziemy zobaczyć, czy sezonki spadły. To mi pewnie nie wyrośnie dziadostwo, no. Spadły ładnie. Akurat mamy na jedno drzewko. Coś jeszcze tam spada, jeszcze coś może spaść, ale przydałaby się mi jeszcze jedna. Nie. No tak, jedna. Halo, daj nam je. O. Sięgam? Sięgam, ale to nic nie da. Daj nam je jeszcze jedną. Nie? No to nie. Na pewno. Modlimy się do słońca. Unga, bunga, unga, bunga, unga, bunga. Dajcie sadzonkę. Jedną. Ała, ała! Jakie bezczelne drzewo, co ono tak szybko wyrosło? I co ja teraz? Ja, tam mi nie spadło wszystko. Co za drzewo? I jak ja teraz wejdę tutaj? Och. Drzewo mnie bije. Ten świat jest taki okrutny. Dobra, muszę teraz wyliczyć. Tak, mam świnie, owce, kury i krowy, tak? No to, a to chyba tak opójdziemy. Tu jest na 3. Raz, 2, 3. 4. Tak dotąd. Żeby było. Tutaj za dużo jedno. No i pięknie. No szku, trzeba lepiej. Nie to zawsze. No nie! Weź się ogarnij! Naucz się budować! Tutaj... Raz, dwa, dobrze, dobrze. Wrażeń, że to jest mniejsze od tego. Dwa, trzy, cztery, pięć. Dwa, trzy, cztery, pięć. I tutaj ja mam jakieś chwile. Nie przejmuję się. Absolutnie. Dobra, a furtek to się nie zrobiło, bo po co? Po co nam furtki w ogóle, nie? Ajajaj, no dobra, to mamy zagródki. Będzie trzeba jeszcze to wszystko ładnie wypełnić. Tylko. Mam jeszcze drewno, czy wszystko wykorzystałam? Mam. Tutaj sobie zrobimy. Hej, oj, aha. Bez komentarza, proszę. Nie, no żartuję, zostawiajcie komentarze. Zostawiajcie komentarze. I łapki. Ostatnio właśnie chyba było pod filmem więcej komentarzy niż łapek.
albo jedno, albo drugie, jak widzę. Nie ma tak dobrze, żeby było wszystko. W sumie to mogę zrobić miejsce na okno. A po co im okno? Po co im okno? Nie no, zrobimy okna. Tylko jak? Czekajcie. No w ogóle tutaj miało tego nie być, nie? Kami architekt, po prostu... No to jak tutaj jest dwa, to tutaj też muszą być dwa. No to zrobimy tak. Ale mi się nie będzie podobało teraz. To zrobimy pojedyncze okno. Ale za to wysokie. O. Nawet jeszcze wyższe zrobię. Bo co? Mogę. Będzie jak w kościele. Super. Tak to będzie wyglądało. Dobra, już tutaj mam 26 minut odcinka, więc... No niestety dużo dzisiaj nie zbudowałam, jak widzicie. Niestety. Ale to wiecie, że budowy są bardzo czasowe. Tak sobie to patrzę, jak to wygląda. Te podwójne brązowe kolumny mi się nie będą spadać na krowy. Siedź mi tu. Tak. No i dobra. Tutaj mi chyba nie wyrośnie to jemek. Chlip, chlip, chlip. Nie wypada przypadkiem gdzieś sadzonka? Halo? Niestety, kurczę, niestety z tych drzew bardzo mało sadzonek wypada. Lipa. Lipa, lipa, właściwie to ciemny dąb. No dobra, moi drodzy, ja będę kończyła ten odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobało. Wejdziemy sobie po moim lianach zacnych na górę i sobie spojrzymy na moje pole urocze. O, właśnie miałam to drzewo tutaj poprawić, a właściwie gdzieś miałam je ściąć i posadzić nowe, żeby mi wyrosło mniejsze. Bo nie takie wielkie miało być, tylko miało być takie mniejsze. No ale trudno. A czemu tutaj nie ma tych olejan? Przepraszam bardzo. No zbijaj się. Aha, zapomniałam, że to tak nie działa. Ale lipa, dobra, mam w środku. Nieważne. No więc, żegnam się z wami uroczo z mojego dachu. Spojrzenie na świat. Tararam, tararam. F1 to się robiło? F5. O. Hello!